Tam masz jeszcze kuty. Coś słabo z nimi wychodziliście, że tyle nawaliły na tym ogrodzie. No. No, mamy to nagrane, jak się zaprzyjaźniają. Au. Depczesz mnie, maluchu. Twoja już się nabiegała? Moja to wpadła do tego twojego bajora i stwierdziła, że masz to na ręce. To są te larwy to są te, muszą być. Bo jak jest zimno, to ich nie widać, a jak jest ciepło, to są u góry. Czyli te, no. Bo mam te, no, małże mam do filtracji. Witamy was serdecznie w moim ogrodzie. Jeszcze nie witamy, bo ja meldam mikrofonem. Mamy dużo kadr, nie szkodzi, że się przygotowujesz, tego się nie wytnie. Ma każdy swojego psa. Jak to się widać, tam jeden się pod nogami pląta, jeden się przed. Ta zazdrosna też trzeba ją głaskać. Łukasz wpadł mnie odwiedzić, podnieś mnie na duchu, bo mi się moje autko ma ała i nie chodzę dalej niż do ogrodu. Tak właśnie. A poza tym jest taka piękna pogoda, że trzeba skorzystać z tego, żeby tak, wyjść łapać na dwór. To jest słońce. Póki jest, póki nie pada. Tak, póki nie pada, chociaż chmury są. No, uciekać chmury. Ja tu nie zamawiałem dzisiaj takie słońce zamawiałem. Nawet fontanna przestała już. Nie wiem, czy słyszycie ptaki. Ty zagaduj widzów, my nic nie wycinamy, bo to jest taki kanał, że się nie wycina. Wszystkie wpadki są w stronę, a ja sypnę ptaką ziarek. A ty gadaj jakiś temat zacznij. No nie wiem. Pewnie twoje dokarmienie ptaków. Tak? Dokarmianie ptaków. Łukasz to robi grzecznie akurat i nie dokarmia ich codziennie. Tylko raz na jakiś czas, więc dalej muszę polować. I jest ich tutaj całkiem sporo. No, coś właśnie gołąb jakiś przeleciał teraz. Naprzeciwko mnie widzę mniej więcej lekko 15 ptaków. No, a przy okazji są nasze psy. Mój przerośnięty chomik, Lola. Ksena i Jana Łukasza. Gdzieś tu się kręci. Łukasz w tej chwili daje im trochę jedzonka, w sensie taką. Więc zaraz będzie mógł mieć więcej w kadrze, że tak powiem. Bo na razie kryją się tutaj w krzakach. Z tyłu są krzaki. I tam jest ich pełno. Natomiast na stojaczku z karmnikami zaraz pewnie się pojawią, bo one się pojawią dość szybko. I co najważniejsze, nie reagują już na psy, dlatego że psy są tutaj cały czas i też na nie nie reagują. Żyją sobie ładnie wspólnie. Ładnie te nasze pieski. A tak w ogóle to jesteśmy w północnej Irlandii, więc cieszymy się z każdego dnia, kiedy jest większe słońce niż, w sensie inaczej, kiedy nie pada, może w ten sposób. A jeszcze bardziej jak jest słońce. A jeszcze bardziej jak jest słońce. Wyjątkowo się cieszymy, jak jest słońce, bo takie ostre słońce, bo jest w sumie zima i na dworze jest mniej więcej ile 8 stopni według tej prognozy pogody. Wyznacznikiem jest fontanna, pokażę wam. Kiedy tak uważamy, właśnie. Jak kiedyś ładne słońce, ją pchnę tutaj, będzie widać. Wezmę magicznego sticka. Tak, kiedy jest słońce, fontanna daje tak na pół metra, 60 cm wodę, a jak jest taka pogoda, jaka w tej chwili, czyli słońce za chmurami jest, to psika tak. To fontanna udaje, no, że psika. Widzicie, jak psika. A jak widzi słońce, to nie psikała bardziej. Tak. My już wiemy, że jest ładnie, jak ona psika takim dużym, żywym strumieniem. To jest twoja stacja pogodowa. Tak, ta fontanna i moje kości. Tutaj możemy tak trochę pobroić. Mogę wam pokazać te ziarka. No, tutaj przerzucimy kamerkę. Dosypywałem tutaj do tych karmników ziarka. O, jak tutaj brać, bierzecie i widzicie. Tam mój syn chodzi, sprawdza ogród, czy wszystko jest w porządku. A my postanowiliśmy tutaj posiedzieć z wami. Jeszcze przydało mi się sterowanie tym
ogniskową w aparacie. Mam urządzenia, tylko nie mam odpowiedniego obiektywu. Nie wiem, czy by pociągnął Sigma 7200, wiesz? 24-70, żeby miał. O, wlazłeś do mnie. O, słucham ciebie. Na lasce, gdzie jesteś przed laski? A, to jest miłaś za mną, nie? No też cię kocham. To jest. Uszy miałem myte. Skąpałem się wczoraj. To niewiele zmienia. Należy sprawdzić. Tak. Fajnego masz tego pieska. A takie mamy to nagranie. Podręczny piesek. Pozytywne, żeby wam powiedzieć, że Łukasz jest teraz w Canonie. Ja jestem w Nikonie. Brakuje nam kogoś od Sony. Mamy kolegę, ale jeszcze do nas nie dotarł. I chcieliśmy wam przekazać, żebyście robili zdjęcia, cieszyli się pogodą. Tak. Każdą chwilą. Seba pozdrawiamy. Sebastiana Kilińskiego. Sony to nie aparat. To z te życia. Tak. No dobra, żartuję. Tak naprawdę to fotograf robi zdjęcia, a nie aparat, więc ja miałem Nikona przez prawie 20 lat, ale stwierdziłem, że będę miał Canona, bo tak. No czemu nie? Łukasz został w Nikonie. No bo ty zaczynasz od zera. U Łukasza na przykład podstawową funkcją było to, że przeważyło, jak mówiłeś, że nagrywa na dwie karty. Tak. Jak się zapytałem, ile razy użyłeś w ciągu 2 lat? 2 razy. Raz jak sprawdzałem, a drugi raz jak sprawdzałem drugi aparat. Byłem dwie R6. Ale tak do używania to nie, nie? To się nie trafiło. Jeszcze nie, dlatego że czasami jak się trafi zlecenie, gdzie potrzebuję zrobić na dwie kamery, albo więcej, no to wtedy się przyda, ale tak to cały czas robię na jedną kamerę i Sony, kamera tak. Jest Sony. Tak. Żeby było śmieszniej. Akurat nie mamy drukarki Canona, nie mam. Ale ten, no i właśnie Łukaszowi daje poczucie świadomości, bezpieczeństwa to, że może wykorzystać jak będzie chciał. Tak samo ktoś lubi mieć dużo koni pod maską, co nie znaczy, że musi z nich korzystać, nie? Dokładnie. No i u mnie w Nikonie zaważyły kwestie finansowe, no bo taniej mi było dokupić na przykład aparat taki jak Z9, niż wymienić wszystko i kupić jedną R6, czy dwie R6 ze szkłami. To taki Z9 wychodził taniej. No a ja sobie obiecałem, że będę miał tylko 2 szkła i nie będę ich zdejmował z aparatu i co? Już mam 4 szkła. Tak, i zdejmujesz z aparatu. W sumie już mam 5, bo tak naprawdę no, także... jest 50, ale... Także Canon ma tą wadę, że ma ten bagnet jeszcze zamknięty, a Nikon ma tą wadę, że ma nazwę Nikon i wszyscy zapamiętali... Cholera, 6 kieł już mam. No 6 kieł. I wszyscy zapamiętali, że Nikon jest słaby w bezlustrach. Tak? Tak to, no, bo... No dzisiaj znajomy mi podesłał, że on wrzucił film, znaczy taką relację z targów fotograficznych, że Nikon bardzo promuje, że Nikony są do wideo. W niektórych rozwiązaniach nie dosyć, że dogonili konkurencję, to w niektórych ją prześcignęli, nie? Z8 został aparatem roku do wideo. Dziwna promocja tego, że aparaty teraz służą do nagrywania wideo. Ale dajmy ten, nie? Wiesz, i taka dyskusja, że... Chłop do niego pisze, czy miałeś R3 w rękach. Mówi, że miałem, ale za krótko miałeś w rękach, nie? Wiesz, nie? No to ja się go tam ciągnę. On pisze, że on nie miał, lecz że ja się nie powinienem wypowiadać, jaki miałem Z9 i Canona w ręce. Mówię, że akurat zdjęcie mu wrzuciłem z ogródka, że miałem, nie? Że to nie ma, to mi wrzucił, by mi udowodnić tą tezę, no to mi wrzucił ten optyczny test Z9, R3 i tam któreś Sony, A1 chyba, nie? Mhm. No i jak weźmiesz podsumowanie, to Nikon miał więcej punktów tego R3, no ale on R3 ma więcej tych barw tonalnych, nie? W wysokim ISO, nie? Wiesz co, możemy się... Daj ci skończyć, ale to taki argument, R3 ma 24 megapiksele, więc to fizyka wymusza... R3? Tak, R3 ma 24 megapiksele. Nie, to ja mam 20. Ma, R3 ma 24 miliony pikseli, a Z9 ma 45 milionów pikseli, więc mój ZF... Czekaj, Z3 chyba namieszałeś. Nie, R3 ma 24 miliony pikseli i stąd ma lepsze, jak to się wie, większą rozdzielczość tonalną przy wysokim ISO, powiedzmy 25600. No bo twój R6 ma jeszcze lepsze. R3 jest jak D6, typowo reporterski sprzęt.
no jak tam powiedzmy Nikon ustępował w tych tam gdzieś parametrach o troszkę, nie? No to tutaj, że lepsze RAWy są przy wysokim ISO z R3. No dobra, no ale to się porównuje matryce o podobnej wielkości, tak? Chodzi o miliony pikseli, no bo to fizyki nie oszukasz. No i taki tak. Argument znalazł, że Nikon jest do dupy. I nie szły do niego argumenty, że to nie jest tak, że ktoś aparat jest do dupy, każdy patrzy na co innego. Na przykład ktoś może lubić mieć konkretne szkło w danym systemie, które tylko ciągle używa i to jest dla niego najważniejsze, wiesz o co chodzi? I może sobie wziąć takiego Canona, bo z zamkniętym magnetem, bo on go wziął dla jednego szkła. Ja wziąłem ze względów finansowych, bo Z9, Z8, no czy tak, Z9 nie jest złym aparatem, wiesz o co chodzi. Jak na taką matrycę, na przykład Z8 bierze i wygrywa na przykład z R5 pod tą, chodzi rozdzielczość tonalną. Uwaga. Tonalną. Żoma. Na szczęście nie moja. Ten, że wygrywa pod tym parametrem, ale są podobnej wielkości matryce, więc ludzie się skupiają na rzeczach, których nie da rady porównać, na przykład, za bardzo, a się o to próbują jakoś, nie wiem, wojny robić, zamiast się wziąć i zająć. Wiesz co, bo ludzie skupiają się na pierdołach, typu specyfikacja sprzętu, zamiast na robieniu zdjęć. Ja tam w komentarzach tłumaczyłem, że na przykład ja, z jakich ja powodów wybrałem, no bo finansowych. Na przykład podałem twój przykład, że ty zmieniałeś i ten zapis na dwie karty przeważył, nie? A ktoś inny może mieć po prostu, kolory mu się mogą podobać, nie? Te sprzęty są podobne, że to każda barka jest lepsza w tym, trochę ma gorsze to, nie? Ja brałem, jak wybierałem Canona, przepraszam, piękne pogania, to ja po prostu sprawdzałem, czy mi leży w ręce i wszystkie parametry, które mi tam pasują. No i Canon wygrał R6 akurat. Sony cię bolało. Nie, Sony wziąłem w ręce i to nie leżało w ręce. Ja nie miałem w rękach, powiem ci, Sony. Nie, ja byłem w sklepie, specjalnie dotykałem się z tymi wszystkimi aparatami, wszystkimi modelami. Sprawdzałem specyfikacje według tego, co ja bym chciał osiągnąć z tymi aparatami. I potem, no na końcu, żeby nie było niespodzianek, jak ten aparat się używa, no to skorzystałem przez długi, długi czas w sklepie, siedząc, oglądając wszystko, marudząc przez dobre 2-3 godziny tam. No to tam... To nie było lekkie zadanie dla sprzedawcy. W sumie ja mu powiedziałem, żeby sobie po prostu poszedł i zostawił się z tymi aparatami. No. Więc tak też się stało. No i to był najlepszy wybór akurat. Żeby wybrać aparat, a nie patrzeć na samą specyfikację, no bo patrząc na samą specyfikację mógłbym wybrać Sony, tylko że Sony mi nie leżało zupełnie w ręce i z tym aparatem się źle czułem po prostu. Canon znowu R6 w ręce leży, aczkolwiek klawiszologia czasami mnie boli jeszcze w nim, bo jest kilka rzeczy, które się przyzwyczaiły w Nikonie. Z9 ci leży, tylko się już do Canona przyzwyczaiłeś. Inaczej AF jest wyświetlany. W Canonie tych więcej punktów jest wyświetlanych, a Nikon ma jeden kwadracik, a tam jest pokazane i ty tak się lepiej czujesz dokładnie, gdzie on tam bierze i każdy czujnik co łapie. No po prostu to są takie detale, które przeważają, ale nie, patrzcie na sprzęt, jak wam się z nim pracuje, jak się trzyma w rękach, bo sprzęt ma wady i ma zalety i wady. I musicie znaleźć taki sprzęt, który ma zalety takie, co was najbardziej interesują, to są jego zaletami, a z jego wadami jesteście w stanie żyć. Tak właśnie. I tak wybierajcie sprzęt. I ludzie tego nie mogą przejść. Są różne zabobony, że Nikon się nie nadaje do tego, czy do filmowania i ludzie to próbują udowodnić jakoś tam. Nie wybierajcie szkieł na bazie testu optyczne, no bo po pierwsze no, wykres nie robi zdjęć. To, co jest na przykład wadą obiektywu na teście takim laboratoryjnym, może być jego zaletą w życiu codziennym przy używaniu szkła. Ludzie cały czas marudzili, że w Nikonie nie ma idealnych szkieł od centrum do rogu. Nikon dał im takie szkła i co jest? Jezus, jakie te szkła są nudne. Wiesz co, zawsze ludzie będą marudzić. No zawsze, no. I tutaj i to takie się, co że się nie zrobił, to będą marudzić. I no i co z tego, że na bokach jest nie do końca ostro? Jak temat swojego zdjęcia jest głównie gdzieś tam w 1/3, 2/3 albo w centrum kadru. No tak, no ale no nie wiem, ja nie wiem po co. Dobra, te no, mają ostre krawędzie. W większości obiektywów przy F4, F5 masz ostre krawędzie. Jak robisz grupę ludzi,
czy duży obiekt, robisz to na F, żeby głębia ostrości to złapała, robisz to na F4, F5, F6. A potem bierzesz aparat, który od 1,8 jest ostry w każdej zakresie po prostu obiektywu. I potem płacisz, że za mało, że rozmycie na 1,2 jest za mało rozmyte, bo ma ostre krawędzie. To straszne. No wiesz, o co chodzi? No wiem. No, ja się ostatnio określiłem, że 2,8 to jest za ciemne szkło do reporterki ślubnej. Co? Makabrycznie, no to się nie nadaje na śluby, no bo 1,2, 1,8. Dobrze, no gdzie ty, daj mi przykład w reportażu twoim ślubnym, który zrobiłeś na 1,2. Albo na 1,8. Nie, nie używam, używam 3, 4. To po co ci? No bo chcę mieć świadomość, że mam zapas. Ja też mam zapas, nazywa się zajebiste ISO wysokie. Ale ten, ale z ISO to już też, ale to ty, no nie, były ciemne szkła, F3, 100, F4 i film miałeś na rolce ISO 400, 1600, jak ktoś ISO używał, co? Z tamtych czasów analogowych, filmy takie, to był hardcore już. No. Albo 300. Bo ludzie mają ból dupy, ksiądz ma ból dupy, bo mu lampą błysnął. Wychodzi. On ma ból dupy, bo już ISO wyższe niż natywne. I wszędzie ludzie mają ból dupy. A kiedyś normalnie ludzie błysnęli w kościele i ksiądz nie dostawał apopleksji z tego powodu. Dla księdza to jest praca, robi 5 ślubów, kurde, w ciągu dnia, a ludzie robią raz ślub w ciągu życia i on ma takie wysokie ego, że on nie pozwoli zrobić tego zdjęcia z tej uroczystości dla tych ludzi, gdzie to jest najważniejszy ich dzień życia, bo on jest tu ksiądz i on jest tu władza i jego to deprawonuje. Na szczęście to nie do końca się zdarza też w przypadku północnej Irlandii przynajmniej. Bo jak robię zdjęcia ślubne, a robię, to miałem kilka razy księdza, który po prostu zaskoczył mnie i to tak naprawdę maksymalnie. Uwaga, przerwa tutaj. Przerwa techniczna. Kurczak, przerwa techniczna. Czekaj, nagrywa się teraz, spauzuję. To zrobimy pauzę jednak. Pierwszy. Pauza, pierwszy żona pauzowany. Skarży na sąsiadów. Tak, kilku księży mnie zaskoczyło, ponieważ robiłem zdjęcia w kościele. No i mam ten zwyczaj taki, że przed ceremonią idę do księdza i pytam, co można, czego nie można i... Żebyś wiedział. Tak, i tłumaczę, jak zwykle robię zdjęcia. A ksiądz powiedział do mnie, nie interesuje mnie, jak to robisz, rób co chcesz, byle oni mieli fajne zdjęcia. No. Gdzie byłem po prostu w totalnym szoku, bo mogłem wchodzić na ołtarz wszędzie, chociaż nie wchodziłem ze względu na szacunek dla religii, no i tam nie powinienem się kręcić według no, takich moich... Przyczajcie, osoba niewierząca z szacunkiem dla religii nie wchodziła na ołtarz. Tak, znaczy nie wchodziłem tam, gdzie... Tam... Gdzie nie wypadało. Tak, tam, gdzie nie wypadało po prostu i... No ale ksiądz mówił, nie, wejdź sobie tutaj, ten. Nawet stwierdził, że przerwie ceremonię, żebym ja lepsze ujęcie zrobił. No tak, no bo on wie, no, bo że to jest totalny. Wydarzenie dla tych ludzi raz na całe życie, a on takich ślubów w ciągu dnia może 4 pierdzielnąć. No, ale to był dla mnie szok kulturowy wręcz, że, ale jak to? Ktoś mi ułatwia pracę, a nie utrudnia. No. Więc no takie bardzo miłe przeżycie. Natomiast te polscy księża mają to do siebie, że często jest, nie, a przerwać im mszę, bo robisz to i to i to, jak będziesz się źle zachowywał. No ja rozumiem, źle zachowywał i tak dalej, i wchodził tam, gdzie nie powinieneś wchodzić i nie szanował, nazwijmy to, zasad kościoła, oczywiście. W tym momencie też na miejscu takiego księdza bym przerwał. No ale kurczę, no jednak każdy ma swoją robotę do wykonania i szacunek powinien być po obu stronach, w ten sposób. No i zrozumienie, wiesz. Dokładnie. No się cieszyć, macie tutaj jako wierni najfajniejsze zdjęcia, żeście za ileś tam x lat przeżywali to sobie jeszcze raz, patrzysz na te zdjęcia, natomiast, to udowadnia, że on tu władzę ma, nie? Tak, natomiast ksiądz mnie zapraszał, żeby koło niego stanąć, no, żeby lepsze ujęcie zrobić. Ja też bym cię zaprosił, żebyś koło mnie stanął. Więc to wiesz, to dla mnie, no na początku czułem się nieswojo, jak tak wszedłem już do księdza, no ale jak już zaprasza konkretnie i z uśmiechem na twarzy, a nie, że ja mu przeszkadzam w życiu i coś stylu, no to naprawdę sytuacja się zrobiła bardzo sympatyczna i to było takie no miłe, czyli no. Tak, kolejny. 50 metrów od ronda do świateł, nie? Mam 600 centymetrów albo 1200 i na jedynce muszę poczuć tę moc akurat. To było z 450-500.
No, dlatego tak gość kręcił mocno. Dobra, mniejsza z tym. Ludzie mają wielki ból dupy, zauważyłem. I coraz bardziej, i coraz większy taki ból dupy. O wszystko. Trzeba sprzedawać maść na ból dupy. Ty. Będzie milionerami. O. Wymyślmy dokładnie maść. Skład. Tak. Skład. Że, ale to musimy taki skład opracować, żeby czuł, że ma ból dupy. Nie, ból dupy to on wie, że ma. Ale żeby go poczuł, jaki duży ma. A. Żeby poczuł, jaki ma. Ale nie, no to tak śmiechu. Tak zawsze składa, że ja nie wiem, i w każdej dziedzinie jak popatrzę, jakby sobie ludzie musieli przed sobą udowodnić niektóre kwestie. Wiesz co, na szczęście przychodzi z wiekiem i może z wiekiem i z sytuacją taką życiową czas, kiedy przestajesz na to patrzeć i nie musisz nikomu nic udowadniać, ty robisz swoje. No ja nie muszę. No, ja też nie muszę. I dlatego nagrywam to nagranie, bo chcę się z wami podzielić przemyśleniami. Może ktoś coś wyciągnie, może ktoś powie, buraki jesteście. Ale bacie, ale to bardzo fajne, no, polskie buraki. Dla cukrowe, słodziutkie. Dla jednych będziemy, dla innych nie będziemy, wiesz. No to, ale czy cię to obchodzi? Że jestem burakiem? No. Od buraka też się czegoś można nauczyć. Prawda? Tak. Ja mówię, że i tak dużo osób cukru używa. No tak, i tak dużo osób cukru używa. Skoro jesteś słodkim buraczkiem. Tak. Jak ja to mówię, i od buraka się można czegoś wziąć i nauczyć. Dlatego ja ludzi nie skreślam, nawet jak są burakami. Kawa nie. Idzie. To zróbmy miejsce na kawę. Dobra, dobra. Teraz przepraszam cię bardzo, ale priorytety wygrywają. Dziękujemy, nawet wafelki dostaliśmy. Ej, to nie dla ciebie kawa. Chociaż Lola też pije kawę. Patrz, słońce wyszło. Słońce wyszło. Macie to nagrane? Jest. Widać? Jest. Czekaj, sprawdzę, czy to widać tutaj. Fusy. Tak, widać fontannę. Odblask mam tutaj w ekranie i słabo widzę. Ha, 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 ha. Jak cieplutko, normalnie. Mogę ci nagrać telefonem, to tak. Sobie wmontujesz. Spoko, wmontuję. Idziemy z Kroksem. Ujęcie z drugiej kamery. Jest moc. Zrób zbliżenie na rybki, jak się wygrzewają. Elegancko. Wszyscy korzystają ze słońca. Nawet buraki jak my. Żebyśmy mieli więcej słodyczy dla naszych kochanych żon. No, to ci zaraz wyślę. Także będziemy kończyli ten przydługi chyba monolog, zdróweczko. To nie monolog, to dialog. Jakby nie patrzeć, rozmawialiśmy ze sobą, a nie tylko do siebie. Jeszcze musi się ten, bo za twarda. A łyżeczkę mamy, patrz jaką ma kochaną. Chcesz se mrdnąć? Czy lubisz pogryźć? Nie, lubię pogryźć. Aha, no spoko. To i tak jest kawa dobrze rozpuszczona, bo ja sobie przecież wiesz jaką ja piję normalnie. Ta, Łukasz pije po nerdowemu i IT, czy jakoś tak, czyli gryzie kawę, zapija wodą. Tak właśnie. To jest słuszny. Tu się połóż na słoneczku, a nie na kolanach. Tu jest Lola, u mnie na kolanach się pcha. A to pieszczach. Tam na trawce ładnie. Patrz, jak Ksena się położyła. Widać Ksenę kawałkiem, jak korzystają. Ona też możesz położyć. Tu się ładnie połóż. O, schłodź się fontanną z rybkami. To jest. Tu jesteś nowym funflem w rodzinie. Psy cię już moje tolerują. Także ten. Tylko na kota uważaj. Teraz fish and chips będziecie jeść razem wspólnie. Widzisz, ty nie chciałeś paść, jaki ma duży staw, a ty chciałeś wodę dla niej. To najlepsza. Żywe kultury bakterii. Jak ona pije taką wodę, to pije tak jakby jogurtę jadła, wiesz o co chodzi? Żywe kultury bakterii. No wiem, ma czystą michę z wodą, a ta lepsza jest. Ta ma odpowiednie śmierdzi. Te rybki mi przeżyły przez ten. Przez zimę same nie jadły, żarcia co kupiłem. Pokażę wam, zbliżenie zrobię tutaj wam na te rybki. Zobaczcie. O, widzicie teraz te moje rybeczki tutaj. O, za daleko pojechałem. Ja z tym kubkiem to Asia przegięła. O, dobrze jest. Myślałem, że przegięła, bo z jednej strony jest napisane Mr. Happy. Tak. Ale jednak z drugiej strony jest Mr. Grumpy. No, Mr. Grumpy. Więc bardziej się zgadza, więc do kamery macie Mr. Grumpy. Tak. Ja jestem Grumpy. Także tutaj mamy ten. Takie pogaduchy. Myślę, żeby takie live'y robić, wiesz? I żebyśmy mogli na pytania odpowiadać czasem. Biorąc pod uwagę fakt, ile pierdół się pojawia w internecie, takie pierdoły też możemy robić. No, tutaj my jesteśmy dosyć ciekawymi ludźmi. Bo z kimś nieciekawym to bym się nie spotykał. No właśnie. No szkoda by mi czasu.
Moja mama powiedziała, że jesteśmy bliźniakami, że jesteś moim bratem. Także jesteś adoptowany. Dobrze, przekonałem się. Możesz mówić do mnie brother. Dobrze. Zostałeś adoptowany. Ale już mam przecież ten. A, mieliśmy fotokumple nazwę no. Na jeden z projektów. Teraz możemy mieć bracia. No, możemy na fotobros zmienić. Fotobros. To się mówi. Bracia fajnie brzmi, wiesz? Bo bracia choćby się gryźli i nienawidzili, to nadal są braćmi. Kumple też. Nie, to tak. Z kumplami to tak bywa różnie. A z rodziną się zawsze jest na zdjęciu. Teraz masz. Zdrówko. Zdróweczko. Udawajmy, że to jest whisky. Możemy nie udawać. Nie, muszę do domu samochodem być. Moja żona cię odwiezie. To może być ciekawe. A nie, muszę jutro jechać do Sewerowni. No to cię odwiezie twoim. No w sumie. A kto ją odwiezie? A to jutro ją przywieziesz. Nie, nie, dwie baby w domu? Trzy. Cwaniak. W sumie jak... Dobrze kombinuję, co? Jak tak, jak wylole policzyć, to cztery będą. No tak. No. Wyrównałoby się. Bo masz dwa koty, dwóch chłopaków, te cztery. No. Lola, ten no, byłby remis. To nie byłby remis. Byłoby 4-3. Czemu? Przecież masz syna, dwa koty i ty. No dobra, niech ci będzie. Wiem, że ty jesteś pies kanapowy, ale chodź po trawie. Tutaj jesteś po to, celowo jesteś, żebyś po trawie chodziła z moimi. Zaraz słoneczko będzie. Korzystaj z natury. Korzystaj z natury. Dobra, nie jedz kocich tych. W końcu nie pada. No. Machnę go tak. A co robimy za tydzień? A, weź telefon. Tak go musimy znaleźć bibliotekę albo jakąś księgarnię, gdzie możemy zrobić zdjęcia. Bo koleżanka April się... W sensie ja się do niej odezwałem. Okej. Okay. April jest Filipinką, bardzo piękną modelką. I zrobiła sobie jakieś zdjęcia, gdzie wyglądała jak bibliotekarka. Ja to stwierdziłem, taka bibliotekarka. Aha. Więc zaproponowałem, że zrobimy zdjęcia gdzieś w bibliotece. A nie wtedy, co byliśmy wtedy? Co mamy te zdjęcia? W księgarni? No w tej księgarni wtedy tam, że to książki wtedy było przegląda. Ludzi, więc musimy, no to wyczaić, co? Musimy wyczaić godziny, kiedy nie ma ludzi. Tak, żeby nie było ich za dużo, bo to będą, wiesz... Jak zamkną? Schowamy się gdzieś w szafie i zostaniemy szafy. Do końca. Damy radę. Jakby ktoś wiedział, gdzie jest w okolicach Belfastu biblioteka, gdzie możemy wejść i zrobić zdjęcia, albo księgarnia, gdzie możemy wejść i zrobić zdjęcia, dajcie znać w komentarzach. A nie masz z Urbexu jakiejś miejscowej takiej? Scary bibliotekarka? Ty, mam. Jeśli istnieje tak, tak ją ładnie jeszcze umalować, tak mam na Scary. Mam i tam było pełno książek, jeśli jeszcze istnieje ta to byś musiał wypad zrobić na Urbex z ludźmi, żeby zobaczyć, i czy ja wejdę. I ten. No tam byś wszedł, bo tam akurat było wejście przez szklarnię. Więc nie trzeba było się wdrapywać nigdzie. A biblioteka, znaczy biblioteka, taka duża szafa w pięknym pokoju była na parterze i tak. Aha, no to fajnie. A tam było wszystko dostępne akurat bez problemu. No bo my jak planujemy, wejść. To tak, żebym dał radę doczłapać tam. W sumie muszę Becky zapytać. Jakby ktoś nie wiedział, gdzie oglądać fajne rzeczy z Irlandii i północnej Irlandii, to jest strona Abandon Eye. Tam jest bardzo dużo fajnego materiału, to prowadzi Becka. No i Love Urbex. Tak, loveurbex.com to moje akurat, ale... Wysłałem, ostatnio się podobała, masz pochwałkę. Komu się podobała? No koledze, że profeska zrobiona. Ach, to muszę... No, on był w Oświęcimiu od tej drugiej strony. To muszę w końcu cholera zacząć update'ować tą stronę. Po raz kolejny, bo już przez 2 lata chyba nie było update'ów żadnych. No. A materiał w aparacie? Materiał jest. A z naszych wypraw na ptaki do Irlandii też masz materiał jeszcze w GoPro na pewnie w środku. No to dopiero rok minął. Na serwerze też jest. To dopiero rok minął. Czekamy, aż się pomontuje. Akurat z Izraela z ostatniego wyjazdu, właściwie z ostatnich 2 wyjazdów też mam w kamerze i dalej w kamerze. Nadal w kamerze, no. A to już 2 wyjazdy, a tam do Izraela się nie jeździ tak często. Jakbyście wiecie, nie pamiętali, to najważniejsze to zgrywanie materiałów, nie? Na kilka kopii. Zostawia w kamerze. Nie, backupy są. No tak, na chmurze. Na szczęście się robią automatycznie. Tak, backupy są. Bo byś zapomniał. O niektórych sprawach tak. No z wideo jest ten problem, że nie chcę mi.
Chociaż nie chce się, nie? Chociaż z Fuji dopiero zgrałem po... Od kiedy? W listopadzie chyba zacząłem robić zdjęcia na tej karcie i dopiero zgrałem 3 dni temu. Ja tylko siedzę i to montuję, ale ja inwalida nie mam co robić. Wiecie, ja materiałów nagrałem, te rozmawiałem z wami i potem, żebym tego nie zrobił, bo za smętnie wyszło, wyszło za smętnie. No i wczoraj, żebym nagrywał, deszcz mnie złapał, zmokłem, mam, jak tu moknę, deszcz pada, ja w tych tu leję, cieknie mi po okularach, po aparatach wszędzie cieknie, a ja siedzę i tęczę nagranie i wy go nie zobaczycie, bo uznałem, że marodziłem zbyt mocno. Przebitkę może wam z końcówki wezmę, jak się wam tam żegnam. Byście widzieli, tutaj deszcz pada, chmura nasza. A chmura idzie, może będzie padało. Nie, bo tam się jest ładnie. Potem na następna idzie. Nie no, przez 15 minut będzie padało, a potem znowu będzie ładnie. No i tam i popadało, że tak, żebym się poświęcił, a wy i tak tego nie zobaczycie. No trudno. Popatrz, już ten fontanna psika, tak jakby chciała, a nie mogła. Słońce zaszło. Słońce dawaj. Mówiłem wtedy w sumie o tym samym, co dzisiaj, tylko sam. I opowiedziałem historię, jaka mnie doprowadziła do tego sprzętu. I bez psa. Co jestem. I bez psu. Nie, były. A, moje to chodziły. Tego to bez chomika. Bez chomika. Bez tego, hot dog. Te? W sumie wiesz co, tak jak ktoś mi mówi, że nie można wchodzić z psami do restauracji na przykład, to ja mogę zastosować ten sam myk, co teraz... Niektórzy ludzie, że ja nie jestem on czy ona, tylko jestem ono, tak. To ja będę mówił, że to jest chomik. Tak. No co, pies się może identyfikować jako chomik. To jest mój brat, Franek. Tak. Albo siostra, tak. A nie ma zakazu wchodzenia z chomikiem. No idź tam, się baw z nimi. To są stare babcie, ale się baw. One się tak bawią w gryzionego berka. Nie przejmuj się. Ale to się razem bawią bez niej. Tak. Mogłyby niechcący krzywdę zrobić, bo ten... No, siedzi pod stołem, pilnuje kawy. Pilnuje kawy, żeby nie ukradli. Także nagrałem to samo, opowiedziałem historię mniej więcej, jak tutaj do tego wziąłem i dotarłem. Teraz zbieram na papa mobile mamy, bobslej. Jak nazwiemy skuter dla inwalidy? Przezwisko. Nie wiem, zróbmy konkurs. Konkurs na nazwę skutera, bo balkonik to jest papa mobile, mam na nim 1.9 TDI, fuk, elektryk i takie inne ponaklejane. Tak, bo oczywiście jak mamy dostęp do jakiegoś sprzętu typu ploter tnący, to nie mogliśmy sobie dać inaczej. Tak, dać inaczej. Szansy nie zrobić tego. Łukasz jak wypożyczy dla mnie, bo Łukasz dla mnie wypożyczy, jak gdzieś chce mnie zabrać dalej, wózek taki dla inwalidzki z Czerwonego Krzyża, to jest bobslej. A konkurs na skuter dla inwalidy, na który zbieram na zrzutka, żeby móc tutaj przynajmniej po okolicy pojeździć z aparatem, nie wiem, na lotnisko tutaj pojechać. Wiesz co, ale muszę ci coś zdradzić. Ta nazwa bobslej to nie jest wymyślona przeze mnie. Nie szkodzi. To jest taki mój kumpel jeszcze z dawnych, dawnych lat z Wrocławia, Tomek Bergarden. Pozdrawiamy. Tak, pozdro. Słyszałem to nazwę, coś mi się kolebocze. No, możliwe, bo on tam w różnych fajnych projektach uczestniczył i w coś mi tam ten. Takich tam sprawach na Dolnym Śląsku. I Tomek akurat jeździ na wózku od zawsze, kiedy go znam. I maksywę bobslej. A znam go całe życie. Ale, pasuje. Bardzo sympatyczny człowiek. W sumie wiesz co, pewnie go zaskoczę, jak wiesz temu linka do twojego tego kanału i oni... Pozdrawiamy kolegę z bobslejem. Jeżdżę podobnym, tylko pewnie mniejsza pojemność, wypożyczony. I mój jest lepszy, bo mój jest jak służbowe auto. I pije więcej, znaczy pali więcej. On pali więcej? No bo ja nie palę w ogóle. Tak. Jego pali więcej. Ty pijesz. Ja piję. Także ten, kawę. Pozdrawiamy. Zdecydowanie. Tylko zdrowo się trzeba ożywiać. To 8 kalorii. Powiedzcie, że bym musiał chyba całkiem abstynentem zostać. Kawowym nigdy w życiu. Nie kawowym, tylko ten. Mi te, przy tych lekach nie powinienem, a chciałem zacząć testa i sobie małe piwo wypiłem przedwczoraj na noc, nie? Wcześniej, no tak, nie wiem, gdzieś koło 20. I wczoraj, żem się bardzo źle czuł, a małą koronę żem wypił, więc chyba musiał nawet z piwa zrezygnować. No, korona to dlatego. Jezu, słowo klucz powiedzieliśmy, zbanują mi kanał. Mi o piwo chodziło, też zbanują kanał. Tam powinno być napisane korona 19. To jak miał 19%, to by pasowało. Nie, to już jak na piwo za mocne. No to wino takie machnąć, korona 19.
Na razie jeszcze mszalne od Anity mamy. Tu cicho bądź, bo przyjadą. Kto? No się napić. Wyczają. Ale nie powiedziałem, gdzie mamy. W Irlandii Północnej znajdą nas tutaj. Przecież tutaj, my tutaj to jesteśmy ten, znane kurde persony. No w sumie. To była siema, że to Irlandia Północna, to jest Alaska Północna. Tak właśnie. Nie no. To musielibyśmy nagrywać w Enniskillen, bo tam jest dzisiaj śnieg. I jeszcze zdążymy? No mamy stąd jak 2 godziny 10 drogi. Nie, słońca nie będzie po ciemaku. To będziemy mogli udawać, że Arktyka i ciemno jest. Tak, o. O. Na Islandię mam zaproszenie. Jedziemy? Przekonałeś mnie. Dobra. Bo ktoś musi mnie tam na sankach ciągać. Jak z aparatem, a to w latem pojedziemy. To ktoś będzie musiał mnie na wózku ciągnąć. Taki wózek weźmiemy, wiesz? Że dwa kółka i z rączką, żeby wygodnie było. Ja na wózku siedział, takim tak? jak za dzieciaka się ciągaliśmy, wiesz? Nie, to taki wózek jak się ten, jak się beczki piwa wozi. To taki tylko dwa kółka. No taki dwa kółka tylko po bokach. No taki wózek, dwa kółka po bokach będziemy ciągał. Jest plan. Wózek załatwimy, tylko osła do ciągania potrzebujemy. O tak. Ale to też i nasze, damy radę. Naszych sprzętów. Ta, bo jak to, tak policzyć tych sprzętu jest, tak z 15 kilo wychodzi spokojnie. No ja będę wózku miał to tam. Ja dam radę. Właśnie, dlaczego ten sprzęt jest taki drogi? Znaczy nie drogi, tylko tam. Czy ciężki? Tylko ciężki. Bo mamy bez lustra. To i tak jest lżej niż w lustrzanych. No tak, jest lżej. Ale znowu mówią, że te lustrzane to na dobę z lustra muszą być bardziej pękate, bo jest krótszy odcinek do lustra, do matrycy i tą ilość światła trzeba zrekompensować. Bo więcej światła musi na krótszym odcinku wpaść. Jakoś tak bierze i wygląda. Tak to koleś tłumaczył. Coś w tym jest. Ja się na tym biorę i nie znam akurat. Uciekałeś z fizyki? Nie, no bo aż tak nie siedzę. Ja tak mniej więcej wystarczy, że ja rozumiem, jak to działa, ale nie muszę robić doktoratu z każdego, żeby się wykłócać na internecie. Możesz się kłócić nie wiedząc. Tak, mogę się kłócić nie wiedząc. Tak, tak, wtedy zawsze mogę go opatrzyć, popłuchać po krzywica. Zajrzy do domku? Nie, biega. Zawsze wtedy mogę przeprosić, powiedzieć, że no jednak nie miałem takiej obszernej wiedzy. Bo najgorsze to jest po polsku teraz gorzej mi się wymawia. Powiedz po angielsku. Też nie umiem. Przekombinować. No, przeintelektualowany człowiek z dyplomem. Powiem po prostu krótko po polsku, dureń z dyplomem. No, tak to wygląda. Dobra. Ale ja już nie mówię o prezydencie. A nie, długopisik to ostatnio jaki miał piękny, przeleciało mi, wiesz, jaki miał piękny, biało-czerwony kombinezon na nartach był. Czytałem już długopis. No długopis był w pięknym, czerwonym kombinezikiem. Podobał mi się. Zabroniłem, że nie przynaszać, daj mi chwilę na się oczy. Długopis w takim pięknym ubranku. Żona się śmiała. Nie no. Dziwię się. No tak na wesoło. Podchodzimy, nie jesteśmy po żadnej stronie wojenki, tylko po swojej. Tak, my ich wszystkich nie lubimy. Tak, wszystkich ich nie lubimy. My ledwo samych siebie tolerujemy, a to dopiero innych. No, dlatego trzeba się dawkować czasami i się spotykać raz na tydzień. No, nie, trzeba mieć trochę poczucia humoru. Także pamiętajcie, trzeba mieć dystans do siebie i poczucie humoru, bo inaczej w tym świecie się nie da. Sprzęt w rękę i cieszcie się słońcem. Jak u was jest słońce, jak u was jest śnieg, to też idźcie na śnieg. Chyba, że nie ma słońca ani światła takiego mocnego, to cieszcie się nocnymi zdjęciami. Ale jak jest śnieg, to cieszcie się śniegiem, tak szybko odchodzi. Wiesz co, powiem ci, widziałeś zdjęcia Adamskiego? Kogo? Adamski. Tak. No, to ten facet aparat w rękę wziął może, nie wiem, z rok, półtora temu. Tak konkretnie, w sensie inaczej, konkretniejszy aparat niż telefon. Aha. Jestem bardzo mile zaskoczony postępem jego nauki fotografii. Bo dużo robi. I zwracania, tak. Dlatego, że on po prostu wychodzi na miasto, robi. I robi zdjęcia. I to nieważne, dzień... Czegokolwiek. Dzień, noc i tak dalej, Adamski wychodzi. Więc jak macie ochotę poglądać fajne zdjęcia i żeby było śmiesznie, one są obrabiane chyba na iPadzie akurat. Więc, a to nie ma znaczenia. Więc naprawdę bardzo sympatyczny setup.
Zamiast się bawić z komputerem, to po prostu zdjęcia na iPada i jazda. Opowiedz, jak obrabiałeś zdjęcie, w którym cię przyjmowali do szkoły fotograficznej? W linii Command w Linuxie. To było na jakim sprzęcie? To był laptop IBM T22 chyba, który do dzisiaj zresztą gdzieś leży na strychu. Wygooglujcie sobie, co to za sprzęt. Tak, IBM T22 z Pentiumem 3 i chyba miałem 16 MB RAM-u. Nie, 128 MB RAM-u miałem. No a jak wyglądał ten proces tworzenia tego zdjęcia? Proces tworzenia? Miałem zdjęcie z aparatu, zgrywałem je na komputer, w sensie na tego laptopa, a potem wyobrażałem sobie, jak ma wyglądać i przy pomocy pakietu Image Magic wpisywałem w linii komend, co ma się na nim zmienić. Tu kontrast, tam saturacja, tam parę innych rzeczy i tak powstał obraz wynikowy, który sprawdzałem dopiero jak już program zrobił swoją robotę. No ale skąd wiedziałeś, ile po to pozmieniać? Wyobrażałem sobie. Ale gdzie sprawdzałeś to zdjęcie, jak wygląda pierwotnie? No nie no, najpierw oglądałem zdjęcie, jak wygląda pierwotnie z aparatu, ściągnięte. Znaczy, ale na w laptopie patrzałeś, jak wyświetla laptop? Tak, jak wyświetla laptop, po czym to zdjęcie widząc, wyobrażałem sobie, co chcę osiągnąć na nim. Tam dobra matryca w tym laptopie? Nie, matryca była tragiczna akurat. Ale no, nie było kasy na lepszy sprzęt, wtedy trzeba było sobie wyobrazić to i zrobić. I do wydruków naprawdę fajne rzeczy wychodziły. Czajcie bazę, że obrabiacie tak zdjęcie i was na bazie takiej obróbki biorą i przyjmują was do szkoły fotograficznej? Tak, no jak ktoś ma taką wyobraźnię, że może sobie wyobrazić, co trzeba zmienić w zdjęciu, żeby ono fajnie wyglądało i to wpisać w linii komend, a nie robić Photoshopy tak jak wszyscy, bo Photoshop wtedy był chyba na etapie 5.0 czy 6.0, nie wiem, nie pamiętam sobie, był rok 2000 chyba trzeci czy czwarty. To 4-5 chyba. No jakoś tak będzie. Nie było wtedy Photoshopa w chmurce. No nie było. No i trzeba było to wpisać w linii komend. Znaczy inaczej, dużo osób miało Photoshopa wtedy, ale ja po pierwsze nie chciałem mieć Windowsa, bo się z nim nie za bardzo lubiłem, a komputer miałem, laptopa miałem do używania w pracy w IT. A druga sprawa, że stwierdziłem, że no skoro mam już tego Linuxa, to w Linuxie też się da. No i się dało. We wszystkim się da. Trzeba chcieć. Trzeba chcieć. Trzeba robić. Wiecie, ja na przykład mam to, że ja chodzę, marudzę, wkurzam się, a idę jak taki czołg zaprogramowany, wiesz, w trybie na dwie gąsienice, wiesz, pomału, miele. No wiem, ale teraz poszliśmy na kawę do miasta, w sensie spotkaliśmy się w mieście na kawie i lodach i co? I Łukasz rzeczywiście z aparatem siedział tam. Z czym, tym znikonym którym? Tym, co nagrywa, ZF. A, ZF. No, Łukasz z nim chodzi, po prostu jest do niego przyklejony. Tak jak ja kiedyś byłem przyklejony do swoich aparatów. Tak, Łukasz z tego przyklejony. A ja co czas chodziłem z aparatem? Jakim nie miałem? Wszędzie. No ja przynajmniej wożę ze sobą aparat. Kiedyś było tak, że chodziłem cały czas. D300, jak miałem Nikona, to cały czas ze mną był. D70 tak samo ze mną. Potem D700 też cały czas ze mną. D750 praktycznie no, też bardzo często ze mną. Nawet D600 się nosiło, albo przynajmniej woziło, a teraz te Canony R6 leżą w domu i jak je potrzebuję, to wtedy biorę. Ale Fuji masz zawsze w aucie. Ale Fuji mam zawsze w aucie, XT20 i też daję radę. I chyba dwa obiektywy do niego jakieś mam. Wiecie, jestem na etapie, że już dużo zrobiłem, to co mogłem. Trudno będzie mi zrobić więcej jakoś tak. Ja robię zdjęcia takie pstryki nawet tylko, ale ja zauważyłem, że dużo fotografów, cóż, naprawdę osiągnęło, co tam mogło, to pstryki chodzi i robi. Tu go coś zaciekawiło, to pstryk, to takie pstryki, ale to masz z dupy kadr. No to jest takie dla odstresowania. Jak jedziesz ciągle pod tym reżimem, to robisz coś innego. Bo zdjęcia robi się albo dla przyjemności, albo dla pieniędzy. Albo dla pieniędzy. No i jak dla pieniędzy, to trzeba rzeczywiście pokazać poziom i robić te zdjęcia naj. Ja często mam taką różnicę zdań z rzemieślnikami, no bo mówi, że to tak, no ale ja rozumiem, jest rzemiosło fotograficzne, ale jest też sztuka fotograficzna. Fotografia to jest tylko medium do rejestrowania czegoś tam, twojej wizji i czegoś tam i tyle, no. Może nie mam racji, no ja to tak biorę i odbieram. Żeby mi ktoś mówił, jakie mam zdjęcia robić. Dobrze ci z tym? Zarąbiście. I to wystarczy. Jakieś pytania?
No. Jak się nie podoba, to tam jest taki przycisk. Subskrybuj i oglądaj więcej tych pierdół. Tak. Wszystkim tym, którym się nie podoba, serdecznie witam na kanale. Cieszę się, będziecie ze mną długo. Takie komentarze też uczą, kształcą. Ciekawe, kto obejrzy do końca ten materiał. Desperaci. No nie wiem, to jest taka pogaducha, ja tam opiszę, że to jest taka pogaducha z Łukaszem w ogrodzie przy kawie. I Lolą. Tak, rozmowa o niczym. I o wszystkim. Znaczy, może jakieś pomysły na nagrania. Mam się zimno, bo się zaczęła trzęść. To dajcie znać, pada mi bateria, zaraz się to nagranie skończy. Jak się skończy, to będzie off i bateria się wyłącza. To znak, że trzeba kończyć. Ogólnie to zostało nam 3 minuty do końca nagrywania. Gadamy prawie pół godziny. Także, no co, dziękujemy Wam, jak dotrwaliście do końca. Nie mamy dla Was prezentu, dla tych, co dotrwali do końca, niestety. O, możemy wysłać po tapetce. Napiszcie w komentarzu, komentarz dotrwałem do końca, walnijcie suba i wtedy wyślemy Wam tapetkę. Po tapetce Wam wyślemy. Ja wyślę tapetkę i Łukasz wyśle tapetkę. Nie, ja wyślę tapetkę jemu, a on wyśle do Was. No tak, możecie wpaść na Patronite'a i tam nas wesprzeć. Nie nas, na zrzutce czy na Patronite'cie. Ja sobie daję radę tego gościa, że przyjdzie, bo on potrzebuje naprawdę pomocy, bo nie może pracować tak, jak to zwykli ludzie pracują. Więc można sobie i kupić tapetkę Łukasza i też po prostu wrzucić o tak sam z siebie na bobsleja zbiera. Teraz Łukasz, nie bobsleja, na... Musimy wymyślić, konkurs jest, właśnie konkurs w komentarzu, dajcie konkurs na oryginalną nazwę, jaką będę nazywał skuter dla inwalidy, jak już go na niego uzbieram i sobie go kupię. Tak właśnie. Najciekawsza nazwa wygrywa. Tak. Nie musi być normalna, nazwijmy to. Tak. Papa... Ej, ona miała pochodzić do niej. Aha, cwaniaku, ty no i przyszła do mnie. Dobra, dzięki Wam, trzymajcie się, do zobaczenia. A my tutaj poganiamy psy, piłkę i porzucamy, co? Jak dopijemy kawę. Cześć, hello, bye bye, arrivederci, sayonara. Zdróweczko. Ciao, ciao, bambino. Jak tam jeszcze może być? Weź to wyłącz. Weź to wyłącz, na razie. Patrzcie, 3 sekundy w kamerę. Raz. 2, 3.